Jestem Patrycja Zięba, jestem z 10 LO imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu. Uczęszczam do Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Grandioso. Wyjeżdżamy na różne konkursy, wyjazdy za granicą, ostatnio byliśmy w Hongkongu nawet, oraz uczę się śpiewu w szkole muzycznej w Big Bendzie. No i tyle. Zaśpiewam piosenkę I Calling You, Jeanette Steele to śpiewa. Patrycja, bardzo ciekawa barwa głosu, którą oczywiście ja już znam, przyznaję się. Bardzo intrygujący występ, piękne góry. Występ mnie zaczarował, podobało mi się bardzo, bardzo. Na takie coś dzisiaj czekaliśmy, bynajmniej ja, bo czegoś takiego dzisiaj jeszcze... Wiedziałeś, że przyjdę. Wiedziałem, ale nie wiedziałem, że zaśpiewasz aż tak. Bo wiem, jak śpiewasz. Jestem na tak i też bym cię z chęcią zobaczył w finale, jakby była taka możliwość. Łukasz chciał powiedzieć, że czekał na twój występ. No, ja chciałem się ciebie zapytać, tak na początek byłaś zestresowana, czy nie? Tak, troszeczkę. Troszeczkę? Tak. No, na początku, tak, początek i zwrotka, takie mieszane uczucia, no, ale potem jak już się rozpłynęłaś, ja mam osobiście duże wymagania wobec tej piosenki. Piosenka jest bardzo trudna, ale poradziłaś sobie z nią, przekazała się nam emocje. No i tak jak Łukasz mówił, widzę cię w finale. Gratuluję, jestem na tak. Dziękuję bardzo. Patrycjo, masz kawał głosu, przyjemnie się ciebie słucha i no jestem zachwycony tym występem. Rzeczywiście myślę, że na coś takiego dzisiaj tutaj czekaliśmy. Masz talent, jestem na tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Tak reasumując, właśnie chciałam dodać właściwie to już wszystko moi koledzy powiedzieli, ale
Panowała lekka przerwa przed twoim występem i właśnie chyba tak czekaliśmy na taki występ na sam koniec. Bardzo nas wyciszyłaś też tym utworem. Bardzo trudny utwór wybrałaś, ale plus dla ciebie, ponieważ sobie doskonale z nim poradziłaś. Również jestem na tak, więc zapraszam cię po odbiór biletu. Dziękuję bardzo. Do półfinału. Bardzo byłam zestresowana, trochę byłam zestresowana, ale nie spodziewałam się, że przejdę w ogóle. Myślałam, że będzie na tak, ale nie, że aż 4 głosy. No fajnie, cieszę się bardzo. Czekamy na finał, być może się uda. Być może i mam nadzieję, że się dostanę.